podczas ostatniej w styczniu sesji Rady Miasta radni zajmą się m.in. uchwałami w sprawie nadania 11 nowych nazw dla Puławskich ulic i dwóch rond. Radni dostaną do oceny i pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wsparcia dla powiatu puławskiego, a dokładnie dofinansowanie w kwocie 400 tysięcy złotych dla Puławskiego Szpitala, które to środki mają być przeznaczone na modernizację szpitalnych oddziałów. Miejska pomoc ma uzupełnić wkład własny powiatu, w imieniu którego Puławski ZOS ubiega się o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Radni poprzez głosowanie wprowadzą aż 11 nowych nazw ulic. W Puławach pojawią się m.in. ulica Łąkowa, Pąkowa czy Wichrowe Wzgórze, ale i ulica Mikołaja Spuza czy Zygmunta Woźnego. Na najbliższej sesji dojdzie także do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a główne zmiany dotyczyć będą odsetka powierzchni biologicznie czynnej dla działek budowlanych. W zależności od miejsca powierzchnia biologicznie czynna dla działek budowlanych będzie wynosiła od 10 do nawet 50%.